Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie. Od 10 lat w rzeszowskim Speedwayu. Sponsorem programu jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsorem programu jest Millennium Hall, Twoje miejsce w Rzeszowie. Millennium Hall. Witamy w magazynie Bez Hamulców i zapraszamy na żużlowe tory. A skoro o torach mowa, to warto porozmawiać z osobą, od której sporo w tej kwestii zależy. Przeglądniemy również najciekawsze informacje minionego tygodnia. Sprawdzimy, co może zdziałać specjalnie zaprojektowana opaska dla rzeszowskiego lidera. I wybierzemy się na niełatwy bój na toruńskiej motoarenie. Funkcja komisarza toru to jedna z nowości wprowadzonych w tym sezonie. Dodajmy, jedna z najszerzej komentowanych nowości. Choć w zasadzie nikt nie podważa potrzeby istnienia takiej funkcji, to decyzje wydawane przez komisarzy często bywają kontrowersyjne. My postanowiliśmy porozmawiać z Józefem Piekarskim, który pełnił funkcję komisarza toru w czasie meczu PGE Marmy Rzeszów z Betardem Spartą Wrocław. Lista czynności, jakimi jest obarczony komisarz toru, jest długa. Można powiedzieć, że bardzo długa. Komisarz toru powinien się pojawić co najmniej 8 godzin przed godziną rozpoczęcia zawodu. Pierwszą czynność, jaką wykonuje po przybyciu na obiekt, na stadion, to jest tak zwana inspekcja toru. Jest to czynność mająca na celu sprawdzenie, zapoznanie się ze stanem faktycznym. Ta czynność jest również dokumentowana tak zwaną sesją zdjęciową, czyli komisarz ma obowiązek wykonać szereg zdjęć toru w różnych wskazanych fragmentach toru. I ogólnie mówiąc, od momentu przyjazdu monitoruje i nadzoruje czynności związane z przygotowaniem toru, z właściwym przygotowaniem toru do momentu przyjazdu sędziego. Jest wiele innych czynności do wykonania. Musi sprawdzić całą infrastrukturę techniczną, jaką musi posiadać gospodarz, czyli urządzenia do konserwacji toru, szyny, brony, różnego rodzaju szczotki, urządzenia do rozprowadzania suchej nawierzchni, całe zaplecze, tak zwane zaplecze socjalne. Sprawdzić, czy na obiekcie znajduje się odpowiednia ilość nośników reklamowych, czy w odpowiedniej ilości, zgodnie tam z listą parku maszyn. Moje działanie w czasie zawodów w szczególności ogranicza się do nadzorowania sprawnego wyjazdu zawodników do poszczególnych biegów, nadzór nad porządkiem w parku maszyn. Oczywiście również wspomaga mnie tutaj kierownik parku maszyn i kierownik, także również w trakcie zawodów współpracuję z sędzią w zakresie prawidłowego wykonywania poleceń sędziego odnośnie kosmetyki toru. Czy w takim razie jedynym sposobem jest przygotowywanie wszędzie twardych torów? Trudno mi powiedzieć. To jest moja trzecia obecność w tym sezonie. Poprzednio pełniłem funkcję komisarza w Częstochowie i w Gnieźnie. W Gnieźnie jest tradycyjnie tor twardy, mniej przyczepny. W Częstochowie tor był taki średnio przyczepny. Tory mniej przyczepne są bardziej bezpieczne, na pewno. Tor przyczepny, tak zwany, mówiąc w żargonie, pod koło,
częściej stwarza problemy zawodnikom, szczególnie zawodnikom młodym, zawodnikom z mniejszym doświadczeniem. A poza tym tory mocno przyczepne nie gwarantują poziomu emocji. One uniemożliwiają tą sportową walkę, uniemożliwiają wyprzedzanie. Tyvo Finden zdobył tytuł indywidualnego mistrza Wielkiej Brytanii. Pierwszy złoty medal w seniorskiej karierze 22-letni Anglik zadedykował zmarłemu rok temu Lee Richardsonowi. Kibice falubazu Zielona Góra uznali, że gorzowska stal traktuje ich za ostro. Bilet na derby kosztował 50 zł, a jednocześnie rewidowano gości z opcją nakazu ściągania skarpet. Wciąż nie znalazła finału sprawa nieobyczajnego zachowania Chrisa Holdera i Dersiego Warda wieczorem po inauguracyjnym meczu w Toruniu. Ani klub, ani inna instancja nie chce stanąć w obronie zbezczeszczonego pomnika Neptuna. Rafał Sonik potwierdził, że Tomasz Golob wystąpi w słynnym rajdzie Dakar najpóźniej w 2015 roku. Dawno już postawa zawodnika nie wzbudzała takich kontrowersji. Nicky Petersen po upadku w czasie Grand Prix w Göteborgu ciężko pracowałby w sobotę powrócić do gry. Duńska telewizja TV2 pokazała, jak przed Grand Prix w Pradze Power zlecił wykonanie specjalnej opaski usztywniającej złamaną rękę. W sobotę mimo bólu uzbierał 10 punktów i ponownie stanął na podium cyklu Grand Prix. Z jednej strony tak skuteczna walka na torze z taką kontuzją niezaprzeczalnie wymaga bardzo silnej woli. Jednak wśród kibiców nie brakuje również głosów, że na tej walce najbardziej cierpi rzeszowska drużyna, która nie może w miejsce swojego lidera zastosować zastępstwa zawodnika. Tymczasem jeszcze przed sezonem Nicky o swoich priorytetach mówił tak. Dla mnie najważniejszym celem jest, być może różnię się pod tym względem od innych zawodników, ale chcę przede wszystkim być nadal skuteczny w poszczególnych ligach. Rok 2012 był dla mnie bardzo ważny. Wygrałem niemal wszystkie rankingi i zdobywałem wszędzie sporo punktów, co dla mnie jest bardzo ważne. A na drugim miejscu jest oczywiście Grand Prix. Tu również chcę być konsekwentny i nadal utrzymać się w pierwszej trójce. W tym roku mój cel to nadal pierwsza trójka, bo jeśli w niej jesteś, to walczysz o złoto. Kontuzjowany w czasie tej samej rundy Grand Prix Dersi Ward również nie wystąpił w niedzielnym meczu, ale Unibag z jego miejsce mógł zastosować popularną ZZ-kę. Co ciekawe, Nicky Petersen obok trzech medali indywidualnych Mistrzostw Świata ma tylko dwa brązowe krążki drużynowych Mistrzostw Polski. Najwyraźniej jednak kolejne trofeum w cyklu Grand Prix wydaje się bardziej kuszące od zdobyczy w najsilniejszej lidze świata. A w Pradze podczas kolejnej rundy cyklu Grand Prix tematem numer 1 był nadgarstek Nickiego Petersena. Pokazywano go bez końca, łącznie ze zwolnieniami momentu puszczania sprzęgła przez Duńczyka. Same zawody zakończyły się zwycięstwem 22-letniego Tyvo Findena, który od kilku tygodni prezentuje coraz lepszą formę i jeżeli kontuzje nie pokrzyżują jego planów, może stać się czołowym zawodnikiem w żużlowej elicie 2013 roku. Zaskoczeniem dla polskich kibiców była postawa Krzysztofa Kasprzaka. Kasper konsekwentnie zbierał punkty, co zaowocowało awansem do półfinałów. Tam odważnym atakiem wyprzedził na wejściu w drugi łuk Fryderyka Lindgrena i zapewnił sobie awans do finałowego biegu. Tym samym Kasprzak pokazał, że w cyklu Grand Prix stać go na osiąganie dobrych rezultatów. W finale zawodnik Stali Gorzów stoczył wyrównaną walkę z Petersenem, z której wyszedł zwycięsko i po raz trzeci w karierze stanął na drugim stopniu podium. Rzeszowski Duńczyk mimo upadku w finale zajął w zawodach trzecie miejsce, ale jak przypuszczali rzeszowscy kibice, szybko ogłosił, że w niedzielę nie wybiera się do Torunia. Trzykrotny indywidualny mistrz świata po zawodach w Pradze powiedział: kontuzja będzie mnie kosztować trochę pieniędzy, bo ręka jest znowu spuchnięta i nie będę mógł jeździć w meczach przez kilka następnych dni. A w cyklu Grand Prix nowym liderem klasyfikacji generalnej został Emil Sajfudinow, który ma na swoim koncie 55 punktów. Rosjanin zaledwie o punkt wyprzedza Tyvo Findena. Trzecie miejsce w klasyfikacji przejściowej zajmuje Jarosław Hampel, który do Sajfudinowa traci 9 oczek. Tomasz Golob jest piąty, 43 punkty, a Krzysztof Kasprzak sklasyfikowany jest na 12 lokacie. O pojedynku na toruńskiej motoarenie zawodnicy PGM Army Rzeszów mówili już tydzień temu, tuż po zwycięskim meczu na własnym torze. Czekamy na powrót
nikiego i będziemy walczyć teraz w Toruniu, tak, w Toruniu. Dlaczego jak nam tam powie, tam wydaje mi się dopiero tak naprawdę zaczynamy z drużyną, która naprawdę jeździ rewelacyjnie. I faktycznie łatwo nie było, tym bardziej, że Niki nadal był nieobecny, a Łukasz Sówka również narzekał na bolącą rękę. Najskuteczniej walczyli Jurica Pawlicz i Grzegorz Walasek. Swoje oczka dorzucili również Okoń, Sówka i Lampard. Natomiast Denis Anderson i Łukasz Kret nie zdołali zdobyć ani jednego oczka. Gospodarze odjechali znakomite spotkanie. My tak naprawdę, no chyba tylko Jura może być do końca zadowolony z siebie dzisiaj. Pozostała część zawodników, no na pewno zdaje sobie sprawę, że mogła pojechać lepiej. Ale taki jest ten sport, co zrobić. Nie? Przed nami kolejne mecze, czekamy na powrót Nikiego. I czekamy również na rewanż. No walczyliśmy na tyle i potrafiliśmy. No dzisiaj ta trójka, Adrian, Tomek i Chris Holder, ale młodzieżowcy też dobrze jechali, także cała drużyna jest dobrze przyklejona do tej nawierzchni. Ja szukałem, może na koniec coś przykleiłem, ale skoro ten ostatni bieg tak czułem, że dopiero coś zaczęło jechać. No cóż, gratuluję drużynie z Torunia. My musimy jeszcze poczekać i na Nikiego i jeszcze lepiej jeździć, no bo na razie jest tak średnio. Toruński tor, zawsze geometria, wszystko było super i ładnie, tylko nie było można dopasować motor, także cieszę się z tego, cieszę się, że połączyłem z chłopakami, bo naprawdę zawodnicy z Torunia są tak szybcy, że na tym torze jak jesteś wolny, to nie obronisz pozycję i no i to mi zrobi Tomasz Gołob, ale no i w tym momencie i dobrze, że tak wyszło, bo mocno się zdenerwowałem i wyszło na dobrze, bo tak przegrać to jest najgorzej, a wiadomo, przed zawodami trudno było powalczyć o wygraną, bo Niki też robi swoje, a dzisiaj go nie było, Łukasz Sówka też był w lewej ręce miał, też nie jest komfortowo, ale oczywiście gratulacje dla Torunia, bo naprawdę są chłopaki bardzo dobrze spasowane i czekamy na rewanż. Mi się spasujemy w Rzeszowie lepiej. Również podziękować drużynie przeciwnej, bo wydaje mi się, że kibice mogą być bardzo zadowoleni, bo było sporo wyścigów takich, które mogły się podobać, a chyba o to nam właśnie wszystkim chodzi. I rzeczywiście na własnym torze jesteśmy naprawdę bardzo silną drużyną, pomimo tego, że nawet nie ma Darcy Warda. Jesteśmy tu trudnym rywalem do pokonania, przynajmniej nawet do nawiązania bliskiego kontaktu. Robimy kolejny krok w naszych założeniach, w naszych zamiarach. No czekamy niestety na te mecze wyjazdowe, bo to się dopiero teraz zaczną i Zaległe, tak, i potem jeszcze Gniezno, także byśmy chcieli również pokazać się z jak najlepszej strony na meczach wyjazdowych i wygrywać, no na pewno nie będziemy jechać przegrać. Bardzo dzisiaj dziękuję Adrianowi, bo takie 18 punktów to rzadko kiedy się zdarza w tak świetnym stylu, tak, możemy mu podziękować, naprawdę świetna jazda, to jest, ja zawsze mówię, że zawodnik, który ma wielki potencjał i jak jeszcze przeniesie tą swoją dobrą formę na mecze wyjazdowe, to będzie jeden z lepszych zawodników w Polsce. No tak, nie, zdecydowanie najlepszy występ. No fakt, nie byłem zadowolony z tego, że ten bieg był drugi raz powtarzany, w powtórce no, nie do końca mi wyszło. No ale to jest sport, trzeba jechać dalej i pogodziłem się z taką sytuacją, a nie inną, no tak wyszło i trudno. Cieszę się bardzo oczywiście z danego meczu, z postawy całej drużyny. Wszyscy pojechaliśmy dzisiaj świetnie. Tak naprawdę teraz, jak Mirek powiedział, czeka nas ciężkie zadanie, bo dużo meczów wyjazdowych. Mam nadzieję, że Darcy wróci do nas wkrótce i będziemy odnosili również zwycięstwa na wyjazdach. W pozostałych spotkaniach ósmej kolejki również nie było zbyt wielu niespodzianek. No może poza spotkaniem w Lesznie. Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie. Od 10 lat w rzeszowskim Speedwayu.
Sponsorem programu jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Sponsorem programu jest Millennium Hall, twoje miejsce w Rzeszowie. Millennium Hall.